i będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. No, moi drodzy, reakcje protestantów na ostatnie nagranie są tak merytoryczne, że po prostu nie wiem od czego zacząć. To zacznę od tego, że na 400 wpisów, wiele wpisów protestanckich, nie ma ani jednego, który by pokazywał spalone przez dominikanów dziedzictwo. Tak, ani w ogóle nie wskazał na jakieś dziedzictwo pozostawione przez Biblii niewierzących chrześcijan. No przecież istnieją od Chrystusa i co, nie zostawili nic przez 2000 lat? Nic po nich nie pozostało? To jak się tam cofną 300 lat do tyłu, w porządku, ale tak w XI nic nie pozostało po nich, tam od I wieku do XV wieku nic, tak? Dominikanie wszystko spalili, jak Rafał powiedział. Zniszczyli, spalili, zarosło trawą, tak? No właśnie. Dwóch wersetów o Matce Bożej też nie potraficie pokazać, że nie jest Matką Boga. I wy mi mówicie, że wy mi pokazujecie fałsz kościoła, tak? A ja dalej tkwię w katolicyzmie, bo takie wpisy są, tak? Wy, co nie potraficie przez 2 tygodnie podać 2 wersetów, które by przeczyły temu, że Maria jest Matką Boga. Wy, którzy nie potraficie podać historycznie dziedzictwa waszego istnienia, prawda? Wy mówicie, że ja tkwię w katolicyzmie i że ja nic nie potrafię wykazać, tak? Ja wam pokazuję dziedzictwo, klasztory, szkoły, uniwersytety budowane przez chrześcijan na przestrzeni 2000 lat. Francja, Włochy, Hiszpania, Azja Mniejsza, tak? Tam są budowle niemalże od czasów Chrystusa, które są omadlane do dzisiaj przez rzymskokatolickich wierzących. Tak? Katakumby, gdzie są malowidła, gdzie są obrazy, gdzie są pochowani święci. To są pozostałości po rzymskich katolikach, nie po Biblii niewierzących chrześcijanach, bo oni by nie malowali obrazów, tak? Co po was jest? I wy mówicie, że mi pokazujecie prawdę. Weźcie się, przestańcie ośmieszać. Dobrze, moi drodzy, absolutnie też nie znalazłem próby komentarza, fragmentu, który żeśmy sobie wczoraj rozważali z rozdziału 56 Księgi Izajasza. To może przeczytamy sobie to jeszcze raz i zrobimy sobie takie zestawienie. Świątynia Boga, człowiek, świątynia Boga, Kościół z cegieł. Cudzoziemców to jest 56:8. Cudzoziemców zaś, którzy się przyłączyli do Pana, ażeby Mu służyć i ażeby miłować imię Pana i zostać Jego sługami, wszystkich zachowujących szabat bez pogwałcenia Go i trzymających się mocno mojego przymierza, 7, przyprowadzę na moją świętą górę i rozweselę w moim domu modlitwy. Całopalenia ich oraz ofiary będą przyjęte na moim ołtarzu, bo dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów. Wyrocznia Pana Boga, który gromadzi wygnańców Izraela. Jeszcze mu innych zgromadzę oprócz tych, którzy już zostali zgromadzeni. Dom mój będzie domem modlitwy dla wszystkich narodów. A więc mamy dom Boga, tak jak w Izraelu była świątynia z kamienia, gdzie mieszkała chwała Boga, która była domem Boga. Protestanci tutaj sobie wybrali fragmenty z Pisma Świętego, owszem takie są, które mówią, że my jesteśmy świątynią Boga. Tak. A więc są dwie świątynie, muszę wam powiedzieć. Świątynią Boga, którą jestem ja, i świątynia Boga, którą jest Kościół z cegieł. Jaka jest różnica? Dlaczego tutaj jest tak napisane o domu Boga i o człowieku, że jest świątynią Ducha Świętego, świątynią Boga? No, drodzy protestanci, skoro wy tak uważacie, za Słowem Bożym zresztą, tak, że jesteście świątynią Boga i nie potrzeba kościołów z cegieł, no to ja wam zadaję pytanie, bo tutaj jest napisane, że przyprowadzę na moją świętą górę i rozweselę w moim domu modlitwy, tak?
wszystkie narody. Czy wy, protestanci, będąc świątynią Boga, jesteście, w was są rozweselane wszystkie narody? Widzicie różnicę? Dom Boga, wy jesteście domem modlitwy dla wszystkich narodów? Przecież wy mówicie, że jesteście świątynią Ducha. Kompletnie nie rozumiecie ani tego, co tu jest napisane, ani tego, co wy czytacie. Wy nic nie rozumiecie. Więc my jesteśmy świątynią Ducha Bożego. We mnie mieszka Duch Święty. Został mi dany po to, aby mnie prowadzić drogą Chrystusa do świętości. We mnie mieszka Bóg, abym dzięki temu osiągnął pełnię zbawienia. Jest to łaska Boża, tak? To przebóstwianie człowieka, tak? Ten Bóg, który mieszka we mnie, tak? I jest Bóg, który mieszka z nami w kościele z kamienia. I ten kościół z kamienia jest domem modlitwy dla wszystkich narodów. Ja, w moim wnętrzu mieszka Bóg, ale moje wnętrze nie jest domem modlitwy dla wszystkich narodów. Więc mam Boga w sobie i mam Boga w każdym kościele. Licheń właśnie jest domem modlitwy dla wszystkich narodów, tak? I tak faktycznie jest, czy sanktuarium w Łagiewnikach, czy Jasna Góra, bo tam faktycznie dosłownie ze wszystkich narodów ludzie przyjeżdżają się modlić i tam dosłownie ludzie ze wszystkich narodów składają ofiary na ołtarzu Pana. Wy jesteście domem modlitwy na ołtarzu na waszym ołtarzu są składane ofiary wszystkich narodów? No, przeczytajcie sobie tutaj. Tak? Rozweselę w moim domu, przeprowadzę na moją świętą górę, tak? I rozweselę w moim domu modlitwy. Całopalenia ich oraz ofiary będą przyjemne na moim ołtarzu. Tak? Czyli co, wy jesteście tym domem modlitwy, na którym wszystkie narody składają całopalenie na ołtarzu, tak? No właśnie, jutro znów będzie bełkot, że pokazujecie mi prawdę. Póki co, jedyne co pokazujecie to, że nie jesteście w stanie nic wykazać. Tak? Chrystus powiedział, ja jestem z wami aż do skończenia świata. Gdzie On jest? My Go mamy w każdym kościele. O, Chrystus wstąpił do nieba. Tak, wstąpił. Ale jest dalej z nami. Wstąpił w ciele. Nie widzimy go tak, jak żeśmy go widzieli. Nie znamy go według ciała. Nie ma rąk, nóg, jak miał 2000 lat temu, kiedy chodził po ziemi, teraz, kiedy jest z nami. Tylko jest właśnie w chlebie. Ja jestem z wami i on jest w każdym kościele pod postacią chleba. A więc ja mam Chrystusa w sobie. Mam Boga w sobie, ale mam też Chrystusa, który jest z nami i jest w Kościele. A więc mam Go w sobie, mam Go w Kościele. Tak? Bo ja Go mam w sobie i każdy wierzący prawdziwie katolik ma Go w sobie, tak? A idzie do Kościoła, żeby właśnie spotkać się z Nim prawdziwym, pod postacią chleba i wziąć udział w jego ofierze, złożyć mu ofiarę z siebie, z życia, razem z nim, tak? Hebrajczyków 13, wejdźmy do niego poza obóz, dzieląc z nim jego urągania. Jak Hebrajczycy 30 lat po śmierci Chrystusa mogli dzielić z nim urągania za obozem? No. Więc Chrystus, Bóg jest w nas i Bóg jest w Kościele. I co to takie dziwne jest? I Bóg jest też w krzakach, i na łące, i w górach, i na morzu. Bóg jest wszechobecny. Przenika nas, przenika morze, góry, podziemia, tak? Uniwersy wszystkie. I jest w Kościele. Takie to dziwne? Takie to wielkie ajwaj? Bóg, który wszystko przenika, mieszka sobie w kościele? Postacią chleba?
i ma swój dom pośród swojego ludu, który sobie wybrał i który sobie zebrał? Poza tym zobaczmy, Bóg tu mówi o swoim ołtarzu w czasie przyszłym. Będą mi składane, będą. Jakie macie ołtarz? No to też Hebrajczycy, u Hebrajczyków jest napisane o ołtarzu, nie? My mamy ołtarz. No to jest właśnie ten ołtarz zapowiedziany w Izajasza. Protestantki, nie ośmieszajcie się z tym, że wy mi pokazujecie prawdę. Tu Słowo Boże wam pokazuje wasze zakłamanie i wasze kłamstwo, że nie macie prawdy, bo nie macie ołtarza, nie macie domu Bożego domu modlitwy, nie macie ofiary. A tu jest o ofierze, o ołtarzu, o domu Bożym, który jest domem modlitwy. Wy nic z tych rzeczy tu zapowiedzianych przez Boga nie macie. A więc nie jesteście tym ludem, który tutaj Bóg mówi, że będzie gromadził. Nie jesteście tym, bo gdzie Bóg gromadzi swój lud? Wokół swego ołtarza, w swoim domu, przy ofierze. Wy nie macie domu modlitwy, domu Boga, wy nie macie jego ołtarza, wy nie macie ofiary. Dlatego nie jesteście tym ludem zapowiedzianym w Izajasza, który Bóg zgromadzi. Jesteście zapowiadani jako bluźniercy, antychryści, którzy będą przekłamywać prawdę. Tym jesteście, ale nie prawdziwym ludem, który Bóg tu zapowiada. Pozdrawiam.